Dzień dobry. Witam wszystkie dzieci i zapraszam do wysłuchania bajki o magicznym zegarze. Bajkę tę napisała 10-letnia dziewczynka o imieniu Milena, która jest obecnie dorosłą kobietą. Dawno, dawno temu, za górami, za 7 lasami, żyli sobie król i królowa, którzy mieli piękną córkę Anastazję. Była ona bardzo nieszczęśliwa, ponieważ zgubiła swój magiczny zegar, który dostała od matki. Zegar ten spełniał jej najsurowsze rozkazy. Ciągle bardzo gorzko płakał, myśląc, że jakiś śmiałek odnajdzie go. Anastazja, idąc do ogrodu, spostrzegła zieloną żabę, która przemówiła do niej. Opowiedz mi, co się stało, piękna księżniczko. Zgubiłam magiczny zegar, który dostałam od swojej matki królowej. Jeśli mnie pocałujesz, spełnię twoje 3 życzenia. Pierwsze było takie. Chcę, abyś odnalazł mój magiczny zegar. Drugie. Chcę otrzymać najpiękniejszą suknię na świecie. Trzecie brzmiało. Chcę, żeby moi rodzice żyli bardzo długo. Dobrze, spełnię twoje życzenia, ale nie zapominaj o pocałunku. Gdy żaba spełniła wszystkie 3 życzenia, Anastazja pocałowała ją według umowy. Wtem ohydna żaba zamieniła się w pięknego księcia. Książę Jakub opowiedział o wszystkim księżnicy. A to było tak. Zła czarownica zamieniła go w żabę, a czar miał prysnąć dopiero, jak pocałuje go piękna księżniczka. Poszli na zamek do króla i królowej. Następnie wyruszyli na poszukiwania rodziców królewicza. Gdy odnaleźli ich, od razu ogłosili, że wezmą ślub za 10 dni. Kucharki z obydwu królestw biegały w jedną i w drugą stronę. Po upływie 10 dni pobrali się według swoich planów. Po kilku latach urodziła im się córeczka, która miała na imię Oliwia. Była ona tak ładna jak Anastazja, jej matka. Oliwia była bardzo grzeczną dziewczynką. Kiedy Oliwia miała 3 lata, Jakubowi i Anastazji urodziło się drugie dziecko. Był to chłopiec o imieniu Jasnowłosy, ponieważ miał bardzo jasne włoski. Po upływie 2 lat Jasnowłosy był nieznośny, psuł wszystkie zabawki, deptał ubrania, skakał po łóżkach, wieszał się na zasłonkach, ciągnął siostrę Oliwię za warkocz. Gdy dzieci Anastazji i Jakuba dorosły, każde dziecko wybudowało swoje królestwo wokół królestwa rodziców. Jasnowłosy znalazł sobie ładną żonę. Oliwia znalazła sobie męża. Pobrali się jednego dnia. Oliwia i jej mąż Ignacy mieli dziecko, córkę, księżniczkę Zosię. Brat Oliwii Jasnowłosy i jego żona Złotowłosa mieli synka Igora. Kiedy Zosia i Igor byli starsi, ciągle się kłócili w ogrodzie, tak jak Oliwia z Jasnowłosym. Jednak oni robili wojny na kwiaty. Zniszczyli rodzicom cały ogród. Rzucając się poduszkami, pozbawili je puchu, a później wszyscy w królestwie kichali. Dzieci zaś tylko się z tego śmiały. W wieku 10 lat oduczyli się tego i żyli długo i szczęśliwie. A magiczny zegar może służy im do dziś.